Szanowni Państwo, uczestniczyliśmy w ćwiczeniach, których główną funkcją było pokazanie, jak wygląda koordynacja sił batalionowych grup bojowych tutaj na wschodniej flance NATO w sytuacji, w której będzie konieczne zastosowanie artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Widzieliście Państwo te ćwiczenia, skuteczność koordynacji działania 18 armii, żołnierzy z 18 armii Sojuszu Północnoatlantyckiego, skuteczność tego działania, sprawność, a także prawdziwe braterstwo broni było tutaj niezwykle widoczne i można powiedzieć, że tutaj w Orzyszu wykuwa się prawdziwa siła sojuszu natowskiego ze szczególnym uwzględnieniem olbrzymiego wkładu Armii Stanów Zjednoczonych, która stanowi 90%, jeżeli chodzi o grupę bojową stacjonującą w Polsce. Ale ćwiczenia Cyber Strike obejmują wszystkie grupy bojowe, które stacjonują, łącznie z litewską, łotewską, a także w perspektywie z estońską. Można powiedzieć, że stanowią one gwarancję bezpieczeństwa Polski, gwarancję bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO. Korzystając z okazji, chcę serdecznie podziękować panu generałowi Hodgesowi, który niedługo zajmie się kształceniem nowych kadr ludzi zajmujących się bezpieczeństwem w Stanach Zjednoczonych, ale i w Polsce, a szczególne podziękowanie dla pana generała Fariny, który z Komendy Głównej, Kwatery Głównej NATO nadzoruje wszystkie te ćwiczenia. Raz jeszcze chcę podziękować panu ambasadorowi, polskim generałom. Pan generał Gromadziński schował się gdzieś tam, ale to on był szefem, kierował tymi ćwiczeniami i jak mi mówił, była to dla niego największa przyjemność, widząc, jak żołnierze razem, wspólnie, skutecznie działają i odpierają wroga. Te ćwiczenia, bo trzeba to podkreślić, zawierały w sobie wszystkie możliwe etapy zagrożeń. Zaczęło się od zagrożeń hybrydowych, od, krótko mówiąc, aktu dywersji, a skończyło na wprowadzeniu B-52, tego ciężkiego bombowca, który jest symbolem potęgi i skuteczności działania sił amerykańskich. Polskie Rosomaki, ale także inne jednostki artylerii też odegrały tutaj kluczową rolę. Widzieliśmy także i mogliśmy podziwiać jednostki rumuńskie, jednostki litewskie, a także innych narodów. Raz jeszcze chcę podziękować za te wspaniałe ćwiczenia świadczące o sile i skuteczności NATO, sile i skuteczności Armii Amerykańskiej. Bardzo dziękujemy. Ja chcę na koniec jeszcze powiedzieć, bo te słowa pana generała mnie bardzo głęboko poruszyły. Chcę za nie podziękować także w perspektywie tego, co w Polsce się dzisiaj dzieje z powiększaniem armii, z tym wielkim poruszeniem, jakie ma miejsce wśród właśnie polskiej młodzieży, która zdynamizowała polską armię, która przemienia polską armię, a która sprawiła, że powstała nowy rodzaj sił zbrojnych w postaci obrony terytorialnej. To jest realizacja właśnie tego samego sposobu myślenia i tego samego sposobu patrzenia na bezpieczeństwo, które przedstawił nam przed chwilą pan generał Ben Hodges, człowiek, dzięki któremu tak naprawdę tutaj jesteśmy. Raz jeszcze chcę panu generałowi za jego niezwykłą służbę i niezwykły wkład dla bezpieczeństwa Polski serdecznie podziękować.